O, jak elegancko ubrani jesteście. Chciałam z tatą iść do teatru. Już tak w ogóle to od dawna chcieliśmy iść do teatru. O, to zostanę z Zuzią sama. Juhu! Stop, 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 kochani, nie tak szybko. Postaraliśmy się o opiekunkę. Ale dlaczego? Ja przecież już nie jestem dziedziusiem. Ja też nie. No wiemy, ale uważamy, że bezpiecznie by było, jakby tutaj ktoś był. No okej, to się będę z nią bawić. Ach, nie rozumiem tego. Och jej, nie martw się, uspokoi się. Kiedy przyjdzie opiekunka? Powinna zaraz być. Hurra, już jest, już jest, już jest, hurra! O, witam, zapraszam do środka. Dzień dobry, jestem Sabrina. Witam, Sabrina. Cześć. Cześć. Starsza siostra Zuzi, Marysia, jest u siebie do góry w pokoju. Okej, dobra. My musimy się pośpieszyć. A może teraz pani zapłacić? Nie, jak przyjdziemy, to zapłacę. Okej. Hop, hop, za mną. A gdzie idziemy? Nie pytaj, chodź po prostu. A więc daj mi w tej chwili joystick. Ale ja myślałam, że się ze mną będziesz bawić. Nie teraz, zabawa będzie później. No ale ty jesteś moją opiekunką. No i co, nie interesuje mnie to. Przynoś joystick w tej chwili. Dobrze. Proszę. A teraz włóż grę. Ale ja nie dosięgnę. To wymyśl coś. Dobrze. Tamara, ja naprawdę nie dosięgam. No przecież ci powiedziałam, że masz coś wymyśleć. No chciałam na krzesło wejść, ale nie mogę na krzesło wchodzić. Na to wygląda, że muszę wstać. Przepraszam. Trzeba tutaj w tym domu wszystko samemu robić? A teraz włączaj. Ha, ale dobra jestem. Myślałam, że się będziesz ze mną bawić. Daj mi spokój, bo przegram. Ale... Zusia, co się stało? Ta opiekunka jest taka złośliwa. A co robi? No, ona gra cały czas w gierki komputerowe i jest taka złośliwa bardzo i niemiło do mnie mówi cały czas. Co? To straszne, co ona sobie nie wyobraża? Zaraz z nią porozmawiam, chodź ze mną. Nie, ja się boję. No to zostań. Jakim prawem się tak zachowujesz? Mogę sobie robić to, co chcę. Dzisiaj wieczorem jesteś przecież naszą opiekunką. Powinnaś być miła, się nami opiekować. Przecież mama ci płaci pieniążki. Ha, i co teraz? Marysiu, ja jestem głodna. Możesz Zuzi coś do jedzenia zrobić? Nie, zrób jej sama. Ale ja naprawdę nic nie umiem przygotować. Ty myślisz, że mnie to interesuje? Zuzia, ubierz piżamkę, a ja ci coś przygotuję. Okej. A więc gotowa. No mało lat, co robisz? Ubrałam piżamkę akurat. Cool, położę się na chwilę. Jestem śpiąca. Ach, jak wygodnie. Powiem to teraz Marysi wszystko. Marysiu, Tamara się położyła do łóżka i śpi i chrapie. Co ty mówisz, Zuzia, to niemożliwe. Naprawdę. Ojej, jak można być taką nieodpowiedzialną opiekunką? Zuzia, tutaj kanapka dla ciebie, proszę.
Dziękuję, Marysiu. Marysiu, ja chcę do mamy. No chodź, chodź. Mam ci pokazać, jak śpi. Widzisz? Nie rozumiem tej opiekunki. Ona jest po prostu złośliwa, niemiła i nieodpowiedzialna. Dzieci, opiekunka zaraz będzie. Ura! To się będę mogła z nią bawić. Co masz taką minę? No ja jestem duża. No wiem, kochanie, ale tutaj chodzi o Zuzię. Mogę następnym razem u koleżanki nocować? Tak. O, cieszę się. O, już jest. Witam, chodź do środka. No musimy iść. Cześć, mamusiu. Cześć, tatusiu. Cześć, fajnego wieczoru. A więc, kto ma ochotę na kolację? Ja. No to chodźcie. No to smacznego. Dziękuję. Posprzątam jeszcze szybko ze stołu. A teraz ubierzcie sobie piżamki, umyjcie ząbki i możemy się pobawić. Tak, uwielbiam się bawić. Może pobawimy się w tą grę w te żabki? No super pomysł. Okej, ząbki umyłaś, a może chcesz jeszcze siku? Nie chcę. Okej, to chodźcie, zaczynamy grać. Tutaj jest ta gra. Mogę ja zacząć? Dobrze. Dwa. Raz. Dwa. A teraz ja. Sześć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa. Jeden, dwa. A Marta, wygrałaś. Zobacz, czerwona żabka jest przy tej czerwonej róży. O, cieszę się. Okej, ale teraz czas do łóżeczka. Okej. Ja zaraz przyjdę wam powiedzieć dobranoc. Zuzia, dobrej nocy. Dziękuję, Marta. Też dobranoc. A tobie też, Marysiu, dobrej nocy. Dziękuję. Uważam, że Marta jest najlepszą opiekunką na całym świecie. Nasza opiekunka jest nie tylko miła, ale przemiła.